Witam, z tej strony Krakol, w kolejnym odcinku Sardzonistry. Na modyfikacji Case Redux, jako Afganistan, niestety zostaliśmy zaatakowani od tyłu. Dosłownie od tyłu, co nasza armia pilnuje granicy z tymi. I teraz to, co próbuję zrobić, to podbijać w sumie miasta główne i pozdobywać tutaj, dlatego że dosłownie oni nam tutaj weszli. Ta armia ma tylko jedną dywizję kawalerską, więc to może być problem. I na szczęście wezwaliśmy naszego sojusznika, który nieco może nam pomóc. Ale czy pomoże nam do końca, to ja już nie wiem. Teraz na razie prowadzę marsz na Kabul. Musimy odbić. W sumie bardzo realistyczne po tym, jak oddaliśmy prawa kobiet, że tutaj postanowili nas atakować. To co... Pytanie jest, czy mamy tych generałów? Mamy ich, wow. Więc w sumie to co teraz robimy, to odbijamy. Nadal mam zepsute to. To jest po prostu spowodowane tym, że gra się nieco. Już trochę długo gra i może powodować takie błędy. Ale na szczęście my tutaj zdobywamy z powrotem. Tutaj to jest chyba nasz core. Ale oni wchodzą dosłownie na tereny, które za bardzo nie inwestowałem, więc jest taki problem dla nich, że ja dosłownie nie muszę zbytnio się obawiać tym, że nie będę mieć fabryk. Więc szybko tutaj budujmy. Ja tutaj zdobywam to, ale dosłownie nie mogę zobaczyć, ile to tego mam jeszcze. Okej, okay, koniec. Nie, to był inny państw. Teraz pas. Tak, all. Okej, okay, więc to wszystko. Dobra, niech to leci jeszcze, a my wracamy na granicę. I nie wiem, możemy koniu dać medal? Nie. O, masz los, ile wyście wy zrobili? Wy dla państwa zbyt dużo zrobiliście nawet. Dobra. To się nam skończyło. Tutaj też oczywiście nam się miejsce znikło, ale pokazuje to, że już nie mamy problemu z dywizjami. Wow. Udało nam się pozbyć jednego z największych problemów świata. Ok, więc tak, najpierw napiszmy konstytucję, żeby już nam się nie buntowali. I ci są w wojnie z tymi, ale nie ma... Chyba po prostu wypowiedziano im wojnę i teraz tak to wygląda. Nie powiem, bardzo was szanuję za to, co mi dla mnie zrobiliście, ale nie szanuję z tego, że wy postanowiliście, że mnie zaatakować. To jest naprawdę... To jest strzał w tył głowy, nóż w plecy, ty brutusie, brudasie jeden, no i w sumie wszystko. Ogólnie nasi generałowie są dosyć potężni, mają fajne perki do obrony, ale nie powiem, chyba perków do ataku nie mają. Dobra, więc chyba by się przydało po prostu zrobić ten cel narodowy, żeby zaatakować po tym. Chociaż jeszcze bym sobie zrobił ten jeden cel i chyba wtedy byłoby ok, dlatego że chociaż to źle wygląda, to nie powinni aż tak dobrze być. Nie, bo i tak to szybko można przejąć ich. Ok, Union State wygrało. Chociaż to już nie jest Union State, to jest najlepsze, że teraz dali tyle flag, że nawet nie da się tego ogarnąć. I wygrał Truman! I Truman ma ideologię klientylizm. Wydaje mi się, że sama nazwa partii ma opis w sobie. Okej, okay, w takim razie bierzemy to. I będziemy atakować Turcję. Na pewno oni chcieliby Megali idea, ale ja nie chcę. Dobra. Pytanie jest takie, bo tam pokazało nam, że możemy, ale
że nadal jest, są braki, więc nie wiem, na czym polega to, że mogliśmy sobie tamtą dywizję wstawić. Czego tobie brakuje, dywizjo? Artylerii. Ale brakuje mnóstwo artylerii, nie wiem, jak to jest możliwe, że mamy aż tak źle z tym artylerią, ale... Jest źle. Przynajmniej karabiny. Już się polepszyła nam sytuacja. Naprawdę już jest widoczny ten brak FPS-ów. Zazwyczaj nie widzę aż tak bardzo, ale teraz jest taki mega widoczny. Nie wiem, co się stało, że... Znaczy się Kaiser Lux ogólnie jest to, ale... Coś się stało na świecie, że jest aż tak źle. No, nie powiem... Niemcy tutaj nieco podatakowali. Może Middle Afryka to jest wina? Znaczy jest dużo takich konfliktów nieciekawych. Okej, okay, już się nam prawie to zrobiło. Więc tylko chwila. Już w takim razie kontynuujemy, robimy ten. Pytanie jest takie, co... Jak wy tutaj wyglądacie? Nie macie nic. Okej, okay, czy jest już naprawione? Jest, się naprawiło. A, było tam wszystko, tylko że nie miałem... O mój Boże, jak ja jestem debilem. Miałem to wyłączone. Dobra. Tutaj wchodźcie jak do swojego. Też bardzo chętnie sobie wezmę wsparcie ze wszystkich stron. I macie. I dzięki temu też będziemy mieć lepszy atak na Syrię. Więc to też jest dobre. Widzę, że tutaj postanowili, że Armenia też dołączy, chociaż Armenia nie jest z nami. Chyba, że Armenia miała wojnę z nimi od dawna. Ale nie wiem. Zdobywamy tereny dla Armenii, który nie wiem dlaczego. Coś ewidentnie już jest nie tak. No właśnie, możemy iść dookoła, a oni mogą iść przez terytorium Armenii. Co wyście zrobili z Armenią? Tutaj przyjmijcie te miasta. Okej, okay, bierzemy. Daj. A teraz jest pytanie, może ciężarówki zacznie badać. Okej, okay, więc tutaj widzę, że już ładnie się wszystko powstało. Tutaj wysłali część dywizji na naszą właśnie część. Uuu, 200 dni, dobra. Nie podoba mi się to, że wypowiedzieliśmy wojnę i teraz oni. Oni są zbyt potężni, szczerze powiem. Japończycy, jak stoicie z tym? A nie stoją. No, w takim razie to robimy i dołączamy do Japonii. Potrzebujemy sojusznika, który będzie po prostu duży. Więc hej, hej, Japończycy, zawsze was lubiłem. A wy lubiliście mnie w sumie. Do pewnego czasu, ale lubiliście mnie. Okej, okay, budowa. Jak to wygląda? Część ładnie, część nieładnie. Ewidentnie już lepsze dywizje mają. Pytanie jest takie, czy mamy w ogóle kolej tutaj. Wow. Nawet kolei nie mieliśmy. Wybudowaliśmy. Chyba już nie powinno być aż takiego dużego problemu z tym. Się nieco polepszyło. Ale tutaj można byłoby postawić. O, wreszcie mamy więcej fabryk. Teraz użyjemy oczywiście na produkcję broni. Okej, bo tutaj nie mają w ogóle organizacji. Więc jakbyście mogli ich zaatakować. To byłoby fajnie. Ale my też nie mamy w sumie
zapasu, więc to jest niefajne. Nie wybuduję to, ale chętnie bym przejął wrogi punkt zaopatrzenia. Jak tam Grecję w ogóle? W sumie zbyt bardzo przeceniłem Grecję. Okej, jak to wygląda? Czy się zgodzicie na nasz sojusz mały? Taki fajny sojuszyk. Tak, zgodzili się. Nawet od razu. Okej, w takim razie druga złota era islamu. A my realnie nawet nie możemy dołączyć do waszej wojny. Wyślemy tam część tego. Bardzo chętnie też dołączymy do tego, bo chętnie bym to wziął. I chyba tyle. To co bym jeszcze chciał, to żeby tutaj nieco popchnęli, ale widzę, że chyba nie pójdzie to. Jakbyście mogli. O tak. O i ten port chyba by wziął się jako punkty zaopatrzenia, ale punkt zaopatrzenia to też trochę potrwa. 2 miesiące. A ci w ogóle. Dosłownie. Mamy problem z zaopatrzeniem. To jest brak zaopatrzenia. To jest główny problem właśnie, dlaczego przegrywamy. Okej, chyba możemy zaatakować was. No. Naprawdę, nie podoba mi się to, że tak właśnie idzie. Że kompletnie. Dosłownie nie mieliśmy zaopatrzenia przed chwilą, zdobyliśmy port i mamy już na całym. Turcja i tak jest takim państwem, które musi nieco. Musimy nieco wejść w głębie, żeby zdobyć ją. Więc teraz będziemy oczywiście wybierać sobie nasze piękne możliwości. A w międzyczasie niech tutaj przejdą. Dosłownie możemy ich okrążać, ale nasze dywizje są zbyt wolne. Wejdźcie do Konstantynopolu, jeżeli czy tak można łatwo ich robić. Dosłownie, to był jeden moment, kiedy oni zaczęli być mocni. I było to spowodowane bardziej tym, że ja nie zauważyłem to, że moje dywizje po prostu nie chciały się ruszać. Okej. Więc może się nam uda wejść do Ankary. Może. Raczej nie. Każdy ma marzenia. A wy możecie w sumie pójść o tym po południu, południem i tutaj pozdobywać. Zresztą Konstantynopol zostanie dla nich, ale my mamy chyba coś, że musimy mieć Konstantynopol, żeby wykonać. No tak. Okej, widzę, że czołg postanawia, że wyjedzie, więc my za czołgiem. A jednak się nam nie udało, ale powoli nam się uda. O, nasza kawaleria jednak się jej nie udało zaatakować. Teraz jest pytanie, czy są gdzieś dziury? Raczej nie ma. Czy są? Możemy też na Rodos pojechać. A nie możemy, bo ciągle te dywizje tutaj stoją. Zapewne uciekają z tego frontu greckiego. No ale nie powiem. Oni. Ja tak jak mówiłem, większość punktów jest po stronie zachodniej. Więc żeby tutaj jakoś pójść, to naprawdę
Trzeba. I tak, wreszcie się nam udało. Więc razem z właśnie młodymi Afganami udało nam się zdobyć władzę i teraz jest właśnie cześć i chwała Wiecznemu Płomieniowi. I zamiast będziemy mieć Barakaiza i Empire, będziemy się nazywać właśnie Emirat Wiecznego Płomienia. Więc fajnie. Ha, 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 ha. I robiłem to tylko po to, żeby mieć tą super flagę. Tak, i teraz jesteśmy totalistami. Ciekawe. Ciekawe, czy nas wywalą z frakcji za to, ale nie powinni. Więc tak, tutaj sobie usuniemy to. Właśnie, nie powinni nas usunąć z frakcji. Tak jak ostatnio, nawet nie wiem dlaczego usunęli. Okej. Okay. Mają coraz mniej dywizji, nie powiem. No, możemy tutaj odciąć ich, to byłoby nawet super. Czekaj, udało nam się zrobić... Tak, udało nam się chyba... zrobić buga i po prostu ich wypchnąć. No, ale nawet nie potrzebujemy Konstantynopola, jeżeli będziemy mieć wystarczająco dużo punktów. To znaczy dosłownie wszystkie punkty poza Konstantynopolem, ale... to jest taka dygresja. Więc będę robić o tak, gdzie tylko jest możliwe. Chociaż i tak to nie jest jakieś mega trudne. Jest dużo tutaj luk w ich froncie. Dobra, możemy coś wybrać. Więc bardzo chętnie bym wybrał sobie może do... tego. To by nawet wygląda ładnie. Tutaj tak naprawdę Konstantynopol to jest po prostu midgrinder, więc super. Cypr skapitulował, bo się zdesantowali, a my nie mogliśmy wejść do tego, bo pilnują. Szkoda. A wyjdzie na to, że Konstantynopol jak przejmiemy, to dopiero wtedy nam się uda to zdobyć. W ogóle ile tak w sumie zdobyliśmy? Chyba większość. No się nie dziwię, że większość, jeżeli my tak naprawdę od tyłu wszystkich wzięliśmy. No, jeżeli mieliśmy połowę punktów. Okej, więc wszystko bierzemy. Bierzemy flotę. I tak, tereny, więc... Grecji oddamy tylko to, co ja uznaję. W sumie uznaję bardzo dużo. Dobra, nie. To bym chciał jednak mieć. Chociaż oni mogą mnie później zaatakować. A chciałbym mieć tą kolej. Ale oddamy tyle. A resztę ja wezmę. Jeżeli będą przeciwko nam wojować, to po prostu spróbujemy, nie wiem, im oddać ten teren. Ale nie wiem nawet dlaczego się bijemy. Ale okej. Okay. Więc teraz wracamy tutaj i by bardzo by się przydało, żeby nasi sojusznicy do nas przyszli. Okej, co zrobimy z tym? No, wyzwolimy Turcję. Turecka komuna. O. Naprawdę jestem już, że tak powiem, większość rzeczy, które chciałem wykonać, to wykonałem, więc... Więc trudno tutaj już określić, żeby coś jeszcze można było zrobić, ale to, co jeszcze można zrobić... O, można tutaj... To oczywiście wykonać to wszystko i wreszcie ukończyć to drzewko. Możemy zniszczyć Claire. Nice. Czy coś tutaj jest ciekawego? O, to by było. No dosłownie się zamieniliśmy w totalnych totalniaków. Nawet nie dostajemy bonusów za to. Tutaj dostajemy. Okej, okay, pytanie jest, jak to wygląda z tym? No, mamy nadal minusy w arcie.
ale już mamy lepiej to wyglądające, jeżeli chodzi o inne kierunki. Jak to wygląda z tym, bo dosłownie dopiero docieramy. Tutaj poćwiczcie sobie dywizję. I potem jak już wyćwiczycie się, to w sumie zobaczę, jak to wygląda. W sumie nawet nie muszę tego robić. No nie powiem, słabo to wygląda. Potrzebujemy o wiele więcej dywizji. A nie, pokazuje już lepiej. Nie wiem, co się stało. Okej, to czy mogę. W sumie bym sobie zwiększył to. Pytanie, czy to jest nasz core? Jest to nasz core. W sumie cały Pakistan jest naszym core, więc. Aż takiego większego problemu nie powinno być. O, badania nie robiłem. Szkoda. To zawsze jest szkoda, kiedy się nie robi przez pewien czas badania. Mamy oczywiście Wargola. Mamy na Persję. Nie jest jakieś, że tak powiem, znakomite. Oni już prawie się tutaj kończą, więc może jeszcze w tym odcinku nam się uda zobaczyć, jakie nas atakują. W głównej mierze to ja bym nie chciał, żeby aż tak mnie żeby mnie zaatakowali, ale Japończycy powinni jakoś nam pomóc. Patrzę na tego gościa. Ogólnie jest cały taki submod do tylko skierowany na Azję, ale w większości to jest na Japonię. I oni są odrębni od właśnie Kaiser Reduxa. I nie powiem. Nawet ładnie to wygląda, ale wydaje mi się, że to jest może być przypadek Meksyku, kiedy jest tam mnóstwo właśnie takich rzeczy. Okej. Okay. Więc to, co po pierwsze mam problem, to widzę, że tutaj kompletnie nam umierają dywizje. Oj, zaatakowali nas. O nie. Japonia, pomóż. Japonia, pomóż. Więc w sumie, no jak sami widzicie, nie wygląda to zbyt dobrze. Chociaż mogło się zdawać przez pewien czas, ale nie. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie w kolejnym odcinku. Zgaduję, że jeżeli nie pójdzie tak dobrze, to po prostu nie wiem, w pewnym momencie, bo jak sami widzicie, oni nas totalnie wypychają z tego miejsca. A zresztą nie, bo tutaj akurat nie było zbytnio zaopatrzenia. Okej, więc ja się z wami żegnam. No to cześć!